Moje dzisiejsze kazanie mam w torbie, bo co innego leży mi na sercu. Więc pozwólcie, że dzisiaj będę się z wami dzielił też z innego przekładu. Będzie wam trudniej śledzić tekst w Bibliach brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa, ale myślę, że dacie sobie świetnie radę. Nie wiem, jak często zastanawiacie się nad tym, co czytacie. Czytacie jakiś tekst Bożego Słowa, próbujecie wyciągnąć jakąś lekcję teologiczną, być może jakąś prawdę duchową, ale nie wiem, czy zadajecie sobie pytanie często, ale co to znaczy? Co to znaczy? Co znaczy na przykład stać się ofiarą Bogu miłą? Ja pamiętam taki czas, kiedy współpracowałem z taką fundacją Word of Life i oni młodym ludziom dawali, to były takie skoroszyty, w których był fragment na każdy dzień, główna myśl, a później było zawsze na końcu zastosowanie. I doszedłem do takiego, i dochodziłem wtedy też do takiego wniosku, i myślę, że to tak jest do dzisiejszego dnia, że fajnie jest mi szukać zastosowania Bożego Słowa na zasadzie prawdy biblijnej, zrozumieć ją, co ona oznacza, ale o wiele trudniej przychodziło mi napisanie choćby krótkiego zdania, jak mogę to zastosować, co to znaczy dla mnie. Mogłem to łatwo odnieść do tego, do czasów apostoła Pawła, czy innych apostołów, czy czasów Pana Jezusa, czy innych proroków bożych, mówiąc, o to wtedy dla nich to znaczyło. O wiele trudniej było mi znaleźć odpowiedź, co to dzisiaj znaczy dla mnie. Ja chciałbym się z wami dzielić fragmentami, które myślę dobrze znacie, są dobrze znane, a na pewno pierwsze dwa wiersze, które będę czytać, one są wam bardzo dobrze znane, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy w kontekście też tego, co mówi sam autor tych słów, mogli zrozumieć, co to znaczy. Jeśli macie z sobą Boże Słowo, otwórzcie sobie list do Rzymian, 12 rozdział. Będziemy na razie czytać od wiersza pierwszego do wiersza drugiego. Zachęcam was zatem, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, abyście oddali swe ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. Nie podporządkujecie się już więcej wzorcom tego świata. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak, byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Korzystam z tego przekładu, który niektórzy z was już być może czytają, Nowe Przymierze. Jest on dosyć ciekawy. I kiedy czytam apostoła Pawła, który mówi, zachęcam was, bracia, powołując się na miłosierdzie Boga, na najwyższy autorytet, którym jest Bóg, mówi, abyście poddali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. No fajny tekst. Mamy poddawać swoje ciała jako ofiarę. No ale co to znaczy? Co to znaczy dla mnie dzisiaj? Co to będzie oznaczało dla mnie jutro? Paweł pisze to do ludzi, którzy znają już Chrystusa. A jednak jest coś, o czym muszą wiedzieć, coś, o czym muszą pamiętać, coś, co im przypomina, do czego ich zachęca. I mówi, każdego dnia wasze ciała muszą być składane jako ofiara, która jest Bogu miła. Wiecie, ofiara, że tak powiem, ona nie ma nic do gadania, kiedy jest składana. Tak, ktoś ją bierze, składa. Tak, takie ofiary w Starym Testamencie były składane z różnych powodów. Jednym na przykład było przebłaganie za grzechy. Składano takie ofiary, taką ofiarę zażynano, aby krew mogła być przelana na odpuszczenie grzechów. Dzisiaj nikt nie chce, abyśmy się zażynali, składali na takich ołtarzach w sensie dosłownym, ale apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie o tym, co jest naszym największym, jednym z największych wrogów. To jest nasze ciało. Gdybyśmy czytali list do Rzymian, apostoł Paweł bardzo często mówi o ciele, bardzo często mówi o cielesności i bardzo często mówi o duchowości. I mówi ciągle o wojnie, o konflikcie, który pomiędzy nimi jest i który, myślę, po dziś dzień jest w każdym z nas. I tak naprawdę stanie się ofiarą, możemy mówić, o ja składam, Panie Boże, Tobie ofiarę z samego siebie, dzisiaj oddaję Tobie wszystko pod Twoje panowanie. I bardzo często ja również też używałem takich słów górnolotnych, ale życie było życiem, a to, co mówiłem, było tylko tym, co mówiłem, nic za tym więcej nie szło. Apostoł Paweł mówi o czymś o wiele głębszym niż tylko wypowiadanie słów, które nie mają znaczenia.
Apostoł Paweł mówi tutaj o tym, aby być świadomym swojej decyzji. Panie Boże, oddaję się Tobie, oddaję Tobie moje ciało, a to znaczy, że ono mną nie włada. A to znaczy, że to nie moje pragnienia są tym, tą najważniejszą rzeczą w moim życiu, ale Twoja wola. Mało tego, apostoł Paweł mówi na ofiarę, która nie jest jakąś tam, ona jest żywa. Ona nie jest pozbawiona życia, ona jest żywa, to jest Twoja decyzja, ona jest święta, inaczej świętość zawsze w Bożym Słowie jest znaczenie, jest bycie oddzielonym. I zadaję sobie pytanie, czy moje życie jest żywe? Czy ja jako ta ofiara, czy to moje oddanie Bogu, czy czym tętni życie? Czy naprawdę bycie z Bogiem, czy bycie tą ofiarą sprawia mi radość? Czy bycie chrześcijaninem, bycie nowonarodzonym człowiekiem jest dla mnie naprawdę życiem? Jest radością? Czy ta ofiara, czyli ja, jestem nie ofiara losu, tylko ofiara, jest święta? Czy moje życie rzeczywiście tak wygląda, że jestem oddzielony? Że widać różnicę pomiędzy tym, który nie kocha Boga i ma nic z Nim wspólnego, a mną, który mówię, przynajmniej tak się deklaruje, że kocham Boga. Czy moje życie jest miłe Bogu? Ja często o tym mówię i mówiłem też w różnych miejscach, kiedy studiowaliśmy Boże Słowo. Ale czy moje życie jest miłe Bogu? Czy Bóg, patrząc na moje życie, mówi, jestem zadowolony z Ciebie, jestem zadowolony z Twojego wzrostu, jestem zadowolony z tego, jak żyjesz, z tego, jakie decyzje podejmujesz. Czy jestem Bogu miłą ofiarą? Bóg miał pewną, ma taką wrażliwość i kiedy pamiętam, w Starym Testamencie bardzo często on o tym mówił, że kiedy Izraelici mieli składać mu ofiarę, to nie mogła być ofiara byle jaka. To nie mogło być zwierzę upośledzone. To nie mogło być jakiś odpad ze stada, który tam gdzieś pozostał. Jak to się mówi, no tego dziada nie było, szkoda, złożymy go w ofierze. Kiedy Bóg mówił o ofierze, kiedy Bóg mówił o tym, jak ona powinna być składana, zawsze mówił o tym, co jest najlepsze. I mówił, składajcie mi to, co najlepsze, co nie jest ułomne, co nie jest ślepe, co nie jest chrome. I zastanawiam się, czy to, co oddaję Bogu w moim życiu, jest najlepsze. Czy próbuję sprzedać Mu siebie jaką taką wersję, dając Mu coś, a tak do końca nie dając, oddając Mu swoje życie, ale ciągle Nim kierując? Czy nie próbuję przypadkiem oszukiwać Boga? Bardzo często Izraelici, i o tym czytamy, nie mamy czasu, żeby wszystkie te miejsca teraz wyczytywać, ale bardzo często Bóg mówił, oszukujecie mnie. I Bóg wymieniał w daninach, w dziesięcinach, wasze ofiary bardzo często są składane mechanicznie, tak naprawdę za nimi nie idzie wasze serce. I czytamy te historie, ja również je czytam i sobie myślę, no jak oni mogli tak robić? Kiedy zastanawiam się nad swoim życiem, to często tak robię. Czy daję Bogu mój najlepszy czas? Czy daję Bogu to, co mi zbywa, zostaje gdzieś tam po już zainwestowaniu w siebie jakieś tam ochłapy 5 minut? Czy moje życie w służbie to jest życie naprawdę w służbie, w oddaniu Jemu, przede wszystkim Jemu? Czy jesteśmy oddani Jemu w służbie? Czy tylko mówimy, że fajnie by było być użytym przez Boga? To ja decyduję, Paweł mówi, to ty musisz decydować, oddawać siebie, a jeśli oddajesz siebie jako ofiarę miłą, Bogu miłą, to ona jest święta, oddzielona, ona jest żywa, czyli w niej jest życie. Ja często, nie wiem, pamiętam, odnosząc się do gdzieś tam początków swojej wiary, to w człowieku więcej było entuzjazmu, jakiejś takiej radości. Czasami proste rzeczy, banalne rzeczy, można by powiedzieć, człowieka cieszyły. Dzisiaj gdzieś tak człowiek po tych krętych drogach wyjaśnień różnych teologicznych tam próbuje sobie życie układać, a jak już mu coś nie pasuje, to też próbuje sobie wyjaśnić, że to nie do końca Bogu o to czy tamto chodziło. Ale pamiętam, więcej było we mnie tej radości. Więcej jakiegoś pokoju, więcej determinacji, więcej gotowości, więcej poświęcenia. Gdzie ofiara musi być poświęcona. A poświęcenie wiąże się z tym, że ty jesteś gotowy i ja z czegoś zrezygnować. Mówimy, że ktoś się poświęcił albo coś poświęcił. To znaczy, że był gotowy ponieść jakąś osobistą stratę.
na rzecz kogoś innego, czy tutaj w tym momencie mówimy o Bogu, czyli na rzecz Boga. Czy ja jestem gotowy ponieść osobistą stratę? Czy ja jestem gotowy przemienić swoje myślenie? Nasze ciało, według tego, co mówi apostoł Paweł, powinno być poddane Bogu. Całkowicie. Mało tego, on tutaj mówi jako ofiarę świętą, miłą Bogu na dowód, że Mu służycie z pełnym przekonaniem. Wielu ludzi mówi, kocha Boga. W naszym kraju, myślę, nie trudno spotkać takich ludzi, tak? Którzy mówią, że wierzą w Boga. No, spytajmy kogokolwiek na ulicy, oni powiedzą, że wierzą w Boga. Nawet niektórzy z nich by powiedzieli, że Jezus jest Panem, ale to będą tylko słowa. Możemy deklarować się, że wierzymy w Boga, że Go kochamy, ale to, czy wierzymy i to, czy tak rzeczywiście jest, czy żyjemy życiem zgodnym z przekonaniem, że mamy to, tutaj służycie z pełnym przekonaniem, użyte słowa są. Czy ja służę z pełnym przekonaniem, że rezygnując z swoich przyjemności dla Chrystusa, to jest w tym cel. Że stając się ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu, to nie robię tego, bo muszę. Fajnie by tak było żyć sobie normalnie, a ja muszę. Po co ja tego Jezusa poznałem? Teraz się męczę. Wiecie, kiedy człowiekowi wkrada się takie myślenie, czy to jest warte, czy to jest warte zachodu, czy warte jest tych wszystkich wyrzeczeń, to w tym momencie twoja ofiara już po prostu nie jest tą, o której mówi Paweł. Nie mówimy tu o wątpliwościach. Wątpliwości czasami przychodzą do życia każdego człowieka. Ja widzę ludzi bożych, którzy mieli wiele wątpliwości w swoim życiu, ale oni na tym nie stawali, oni szli daleko dalej. Czy ja służę Bogu z pełnym przekonaniem, że warto? Czy ja chcę oddać Mu wszystko, żyć według Jego norm, według Jego zasad? Czy jestem gotowy zrezygnować z samego siebie? Niedawno, nie pamiętam, chyba z siostrą Basią rozmawiałem i ja pamiętam dwie rzeczy z lekcji religii. Miałem fajnego księdza, którego bardzo lubiłem i bardzo cenię do dnia dzisiejszego. I pamiętam dwie rzeczy z lekcji religii, wiecie, po tylu latach ciągle je pamiętam. Jedną rzecz to kiedy mówił o pokucie, mówił o metanoi, odwróceniu się od grzechu. Ja to zapamiętałem, po prostu wryło się w moją pamięć. Ja chyba jeszcze wtedy nie byłem człowiekiem nowonarodzonym. A drugą rzecz, którą zapamiętałem, którą też bardzo wyraźnie podkreślał, kiedy mówił o charakterze człowieka, to powiedział, charakter jest czymś, co zawsze można zmienić. I myślę sobie, że bardzo często nasze pożądliwości, nasz charakter, nasz sposób bycia, on stoi w opozycji do tego, co mówi Boże Słowo. Niełatwo nam jest się zmieniać. Ale ja decyduję, albo przynajmniej powinienem decydować. Paweł zachęca swoich braci w Rzymie, aby oni służyli z pełnym przekonaniem, że to, co robią, jest właściwe, że składanie siebie jako ofiara jest właściwe, ale nie byle jaka, nie chroma, nie ułomna, ale że ta ofiara jest żywa, ona jest święta, oddzielona i ona jest miła Bogu. I czasami słucham ludzi, którzy żyją w grzechu. To nie, że każdemu z nas się zdarzają upadki. Zdarzają się wam, tak? Mnie też. Grzeszymy. Ale są ludzie, którzy z premedytacją nie chcą zmieniać nic w swoim życiu, żyją w grzechu. Ich życie jest zaprzeczeniem tego, co mówi Ewangelia, ale oni mówią, że są nowonarodzonymi ludźmi. Wiecie, nie wyobrażam sobie składania takiej ofiary. Jeśli nie ma życia świętego, to jak możesz być oddzieloną ofiarą? To jest koszt, to jest cena, którą płacimy. Nie da się iść za Chrystusem. Zresztą Paweł później w wielu listach też o tym uczy, że kto nie chce brać krzyża, nie jest go godzien. Kto nie chce iść, poświęcić wszystkiego. Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie da rady, żeby to było właściwe. Czy moje życie takie jest? Mało tego, dalej mówi, nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego świata, w innych tłumaczeniach, wzorcom tego wieku. I ktoś powiedział, że świat jest to system, który zbudował człowiek, aby znaleźć szczęście bez Boga. Wiecie, taki jest świat. To jest system stworzony przez człowieka, aby znaleźć szczęście bez Boga. Świat nie szuka Boga. W tym systemie
świata, myślenia tego świata, Bóg nie jest potrzebny. On może być różnie nazywany, różnie interpretowany, różnie można się do Niego odnosić. To jest system stworzony przez ludzi, aby dać szczęście bez Boga. Wiemy, ci, którzy znają Boże Słowo, że to jest niemożliwe, ale ta łuda kłamstwa, o którym Boże Słowo mówi, diabła, ojca kłamstwa czy księcia tego świata, tak próbuje ludzi, tak ludziom to wytłumaczyć, że oni nie potrzebują Boga, żeby być szczęśliwi. Oni potrzebują po prostu wielu przyjemności. Apostoł Paweł mówi, nie podporządkowujcie się już tym wzorcom. Każdy z nas ma wzorce. Wielu mówi, i to jest prawdą, że wzorce wynosimy z domu, tak? Wynosimy różne wzorce. Niektóre dobre, niektóre złe. Wzorce czerpiemy spośród ludzi, pośród których jesteśmy. Ktoś mówił, z kim przystajesz, takim się stajesz. I myślę, w tym jest wiele prawdy. Czerpiemy wzorce, dobre lub złe, od dobrych ludzi lub złych ludzi, od ludzi, którzy są pełni autorytetu i tych, którzy tego autorytetu nie mają. Różnie to jest, ale tak jesteśmy stworzeni, że szukamy wzorców. Świat ma swoje wzorce i według nich postępuje. Wzorce, które są bardzo zmienne, wzorce, które są bardzo płynne. Wiele lat temu na przykład mowa o rozwodzie dla ludzi wcale nie byłaby taka prosta. Kiedyś rozwód był dla ludzi wstydem. To wcale nie było kulturowo do przyjęcia, że ktoś tam się rozwodzi, no i fajnie, możesz sobie znaleźć za chwilę nowego męża. Wiemy, jak jest dzisiaj. Do rozwodu podchodzi się bardzo lekko. Albo już go nie kocham, albo okazało się, że nie jest tak fajnie, jak miało być. I powody bardzo często są błahe i banalne. Kiedyś pewne rzeczy były jasno powiedziane, że są grzechem. Dzisiaj próbuje się je przedefiniować. Homoseksualizm w Bożym Słowie był i jest grzechem. Dzisiaj się mówi, że jest chorobą, że musimy to zaakceptować. Słuchajcie, system tego świata będzie się zmieniał, czy nam się to podoba, czy nie. System tego świata będzie coraz bardziej liberalniał, jego kręgosłup moralny będzie coraz słabszy. I w naszym kraju to coraz bardziej widać. To, co próbuje się legalizować, co wcześniej było uważane za zło, nawet przez ludzi niewierzących, dzisiaj próbuje się w jakiś sposób tłumaczyć, przekonywać, że już takie złe nie jest. Ale Boże Słowo jest niezmienne. Ono w wielu tematach jest po prostu niezmienne, stałe i choć minęły stulecia, ono ma tą samą wartość. I apostoł Paweł o tym tutaj mówi, kiedy powiada, nie podporządkowujcie się już więcej normom tego świata. Wiecie, ten świat nie przyjmuje zasady przebaczenia. On mówi oko za oko, ząb za ząb. Nie reklamuje wartości miłości bardzo często. Tylko myśl o sobie, bądź egoistą. Oczywiście nie mówiąc tego wprost, ale ty jesteś najważniejszy. Nie musisz przebaczać. Jesteś najważniejszy, jak ja to często mówię, oglądając i słuchając różne wypowiedzi, no ma się wrażenie, jakby mnie przekonywano, że jestem pępkiem świata. Ale Boże Słowo mówi, że nie jestem pępkiem świata. Świat mówi, że nie musisz tak być w pełni oddany Bogu, możesz wierzyć w co chcesz, jak chcesz. Bądź tolerancyjny. Tylko gryzie się to dla mnie z tym, czego uczy Boże Słowo, bo Bóg nigdy dla żadnych innych bóstw nie był tolerancyjny. Dla żadnych innych wierzeń nie był tolerancyjny. Bardzo konkretnie Bóg rozprawiał się z innymi plemionami, z innymi bogami, z innymi wierzeniami. Więc jak widzicie, system tego świata jest całkowicie inny. Małe kłamstwa, półprawdy, niewielkie oszustwa. To nic złego. A Boże Słowo mówi, że no, kłamstwo jest kłamstwo. A prawda to prawda. Normy są całkowicie inne. Czyli inaczej, Paweł mówi, że nasze życie musi być oddzielone od wartości tego świata. I nie będzie łatwo chrześcijanom. Myślę, że będzie coraz trudniej przeciwstawiać się pewnym normom, które zaczynają działać w tym świecie. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Myślę sobie, to jest niesamowicie ważna rzecz, aby mieć przemieniony umysł. I to nie jest coś, co się dzieje raz, że nagle nowo narodzamy się, oddajemy swoje życie Chrystusowi i cyk, na nowo myślimy. Nie.
I wiecie dobrze, za każdym razem, kiedy zdenerwujecie się w kolejce, w jakimś urzędzie albo jadąc za kierownicą, że bardzo często wyłazi z nas jeszcze nieprzemieniony umysł. Kiedy ktoś nam nadepnie na odcisk, bardzo często wyłazi jeszcze nas nieprzemieniony umysł. Kiedy stykamy się czy zderzamy się z różnymi sytuacjami w życiu, w których nie jest nam łatwo i normalnie byśmy rozwiązali konflikt czy sprawę po staremu dużo szybciej, być może nawet można powiedzieć ze zwycięstwem po swojej stronie, ale wiemy, że to już nie są normy Boże i jest nam nieco trudniej rozwiązywać pewne rzeczy. Przemienione myślenie. Tak, byście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą. Jeśli człowiek nie przemienia swojego umysłu, wiecie, bardzo często z kazalnicy, z naszej też pada, że powinniśmy czytać jak najczęściej Boże Słowo i modlić się, tak? Nie chodzi o religijność. Nie chodzi o to, abyśmy tylko czytali dla idei czytania. Ale ja jestem przekonany, że jeśli moja wiara ma wzrastać, to muszę poznawać myśli Boga. A jeśli mam przemieniać swój umysł, poznawać myśli Boga, to muszę wiedzieć, co On myśli. A więc czytanie Bożego Słowa nie jest tylko po to, aby po prostu jakiś obrządek mieć w swoim życiu, ale po to, aby zrozumieć sposób myślenia Boga. Aby przemieniać mój sposób myślenia, mój sposób załatwiania interesów, mój sposób wychowywania dzieci, mój sposób, nie wiem, bycia ojcem i mężem, bo mamy różne wzorce. Niekoniecznie te wzorce, które wzięliśmy z naszych domów, były zawsze właściwe. Nie zawsze wzorce zachowań, relacji, które wzięliśmy w domu, były właściwe. A więc musimy nauczyć się. Ja wiele lat musiałem się uczyć i dalej się uczę. Musiałem z wielu rzeczy, że tak powiem, pokutować, ale też świadomie nad nimi pracować, bo miałem inne wzorce. To jest przemiana umysłu. I jedną z rzeczy, którą widać po ludziach, którzy czytają Boże Słowo, to jest to, że mają przemieniony umysł. Oni nie będą uparcie trzymać się, jeśli coś jest grzechem i mówić, nie, to nie jest grzechem. Oni będą brzydzić się tym, co jest złe. Odrzucać to od siebie, oddalać to od siebie. I czasami mówi się, no ale wiesz, no z kimś tam rozmawiasz, ale on ma nieprzemieniony umysł. Trudno do niego dotrzeć z tą prawdą. No i to jest, i tak jest. Dopóki umysł człowieka nie przemieni się, nie nabierze nowych wartości, to trudno jest rozmawiać na pewne tematy. Ale jeśli chcesz rozpoznać, co jest wolą Bożą, bo ja też nie mam odpowiedzi na wszystko. Wiecie, mam pytania, dzisiaj pastor Waldemar mi dał pewną rzecz i też mam pytanie. Nie znam do końca odpowiedzi na wszystko, ale to nie znaczy, że na tym mam stanąć. To znaczy, że to jest dobrze, że powinienem szukać. Szukać Bożej odpowiedzi, Bożej woli w danym temacie. Co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Gdzie przychodzą do nas różni ludzie, w nasze ręce wpadają różne magazyny, różne książki przekonujące nas o różnych rzeczach. O lepszym życiu, o tym, jak możemy stać się bogatsi, 7 sukcesów, 20 kroków do. Wiecie, takie szybkie poradniki, jak zmieniać swoje życie, jak stawać się lepszym. Różne rzeczy, które bardzo często stoją w sprzeczności z Bożym Słowem i lud Boży, nie badając tych rzeczy, łapie je. Bo to jakiś tam brat powiedział albo jakaś tam siostra, nie badając, czy Boże Słowo w ogóle na ten temat mówi. Nie wiem, jak czytacie swoje książki, ale czytajcie zawsze sprawdzając tym, co mówi Boże Słowo. Dlatego, że ja już nieraz odkryłem, że coś jest wyrwane po prostu całkowicie z kontekstu i na tej podstawie jest budowana jakaś tam myśl. Badaj, co jest Bożą wolą. Co jest dobre, co jest przyjemne dla Boga i co jest doskonałe. Są ludzie, a skąd ty możesz wiedzieć? Albo zadają mnie jakieś pytanie. Ja zawsze odpowiadam, jeśli wiem, to wiem, a jeśli nie, to mówię, to musimy szukać odpowiedzi. Musimy znaleźć tą odpowiedź, bo ona na pewno jest w Bożym Słowie. Bo Bogu bardziej zależy niż nam na tym, żebyśmy żyli w prawdzie. A więc On da nam tą prawdę, da nam odpowiedź. Dalej apostoł Paweł mówi jakby o konsekwencjach przemienionego życia. Życia ludzi, którzy składają swoje ciała jako ofiarę. Życia ludzi, których umysł zostaje przemieniany i znowu wracam do pytania z początku, co to znaczy. Pozwólcie, że przeczytamy kolejne wiersze i piszę tak, 3 wiersz. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy,
Niech każdy ocenia siebie rozsądnie na miarę udzielonej mu przez Boga wiary. Jedno ciało ma wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary, czy to prorokowania, do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania, do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Jedna rzecz, o której apostoł Paweł tutaj mówi, to mówi o wielości. O wielości członków jednego ciała, którym jest Jezus Chrystus. I gdybyśmy czytali słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian 12 rozdziału, to też przeczytalibyśmy o tym, że jest wiele członków, jedno ciało i nie może ucho rzec nodze, nie potrzebuje cię. Bo dobrze wiemy, że potrzebujemy wszystkich członków naszego ciała. Kiedy czegoś nie ma w nas, w naszym fizycznym ciele, to mówimy, że jesteśmy, że mamy jakiś ubytek, tak? Albo jest jakieś trwałe kalectwo. Ktoś nie ma ręki, no to jest kaleką. Ktoś nie ma nogi, też jest kaleką. Jest tak zdefiniowany. Ciało Chrystusa bez ciebie staje się kaleczne. Dlatego, że jesteśmy bardzo ważnymi członkami. To nie jest tak, że Kościół składa się z przywódców tutaj na przodzie, kaznodziejów, a ja jestem taką szarą myszką, która tam nie ma żadnego większego znaczenia. Nieprawda. Apostoł Paweł mówi o czymś więcej. Apostoł Paweł mówi, że wszyscy jesteśmy członkami jedni drugich. A to zobowiązuje. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. I mówi tutaj o darach, o posługiwaniu tymi darami, o myśleniu o sobie we właściwy sposób. Wiecie, czasami ludzie mają jakieś dary, być może bardziej spektakularne od innych. I mamy taką tendencję, człowiek ma taką tendencję troszkę wywyższania się, stawania ponad. Apostołowie, uczniowie Chrystusa również mieli. Oni chcieli być tam, kto będzie największy w Królestwie Niebios. Oni nie do końca rozumieli to, żeby służyć sobie nawzajem, żeby być sługą jedni drugich. I tego Chrystus ich uczył. Kiedy umywał im nogi, to była ta najważniejsza lekcja. Umyłem wam nogi, abyście mogli sobie nawzajem je umywać, abyście się mogli uniżać przed sobą nawzajem. I kiedy jesteśmy członkami Chrystusa, kiedy Bóg nas obdarowuje, a każdego z was jest w moim przekonaniu i w przekonaniu wobec tego, co mówi Boże Słowo, każdy z nas jest obdarowany po to, aby uzupełniać braki w ciele, po to, abyśmy służyli sobie nawzajem. Każdy z nas. Nie ma niepotrzebnego ucha albo części ucha, nie ma niepotrzebnej ręki. Wszyscy jesteśmy w tym ciele jak najbardziej potrzebni. I apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, ale to, co jest jakby wspólnym mianownikiem, to jest uległość. To jest nie myślenie o sobie, to jest myślenie o sobie nie więcej niż powinniśmy o sobie myśleć. To znaczy, że nie powinniśmy wywyższać się jedni nad drugich. To, co mam, to jest łaska od Boga. I apostoł Paweł często mówi, to jest z łaski. Nikt z nas na to nie zapracował. Uczniowie mieli z tym problem. Jezus ich tego uczył. Pierwszy Kościół miał z tym problem. Paweł i inni apostołowie również tego uczyli. Uległości wobec siebie nawzajem. Służenia sobie nawzajem. Wiecie, to wydaje się proste, ale czy tak jest? Czy służymy sobie nawzajem? Czy budujemy się nawzajem, czy spędzając sobą czas naprawdę mamy taki cel, aby budować się, aby wzrastać w swojej wierze? Czy modlimy się o siebie nawzajem? Czy kiedy ktoś jest w potrzebie, czy modlitewnej, czy rozmowy, czy po prostu bycia z kimś, jesteśmy gotowi służyć sobie nawzajem? Widzicie, dzisiejszy świat to świat bardzo izolujący. Wszyscy się izolują, już nawet mamy kościoły online. Ja nie bardzo jestem jakby kimś, kto propaguje takie rzeczy, bo sobie myślę, jaką ja mogę mieć społeczność z ludźmi online? Przez internet. Jaką? Mogę kogoś dotknąć? Mogę na kogoś położyć ręce i modlić się z nim? Mogę go wysłuchać? To jest niemożliwe.
Ja jestem przekonany, że ciało Chrystusa to są żywe członki. A jeśli gdzieś coś nie dopływa, nie ma czucia, to znaczy, że coś jest nie tak. I hasło typu nie musisz wychodzić z domu, żeby poznać Boga. I to jest problem. Dzisiaj wielu młodych ludzi ma ten problem. Dlatego, że relacje są zastępowane portalami. Gadu-gadu, Facebookami i wszystkimi innymi rzeczami. I to są całe relacje ludzi. I nagle coś się dzieje w jego życiu, on nawet nie ma z kim o tym pogadać. Bo na Facebooku nikt nie wyrazi swoich uczuć, nikt nie zobaczy twoich łez. Nikt nie zobaczy twojego szczęścia, ani twojego smutku. Izolacja, totalna izolacja. Ja powiem tak, ja to widzę bardzo mocno wśród młodych ludzi. I obawiam się, że w Kościele również to się zaczyna wkradać. Gdzieś tam każdy z nas pozamykani w swoich domach. A jesteśmy członkami jedni drugich. Aby się wspierać, aby wzrastać, aby posługiwać, Boże Słowo mówi, darami. Aby pouczać, zachęcać, podnosić na duchu, aby wspierać. Paweł mówi, ten kto przewodzi, aby to robił z zapałem. To jest Kościół, żywy organizm. Składający się z żywych ofiar. Świętych i miłych Bogu. I dalej Paweł mówi w praktyce. Wiecie, najważniejsza jest praktyka. Czasami ludzie, którzy szukają pracy, to mogą mieć wiele kwalifikacji, ale to, co zauważyłem, bardzo często jest decydujące, jaką ktoś ma praktykę w danym temacie. Apostoł Paweł mówi też o praktycznym wymiarze przemienionego umysłu. I oczywiście nie ma dzisiaj czasu, aby wszystko tak bardzo dokładnie omówić, ale pozwólcie w skrócie. Ja lubię Boże Słowo czytać w tym kontekście, kiedy ono samo siebie tłumaczy, co to znaczy. Paweł mówi tak, 9 wiersz. Miłość niech będzie nieobłudna. Kiedy miłość jest obłudna? Kiedy mówisz, że kochasz, a myślisz co innego. Kiedy wiele mówisz o miłości, ale tak naprawdę w życiu nikt na ciebie nie może liczyć. Kiedy mówisz o miłości, ale tak naprawdę ciągle sączysz jad. Gorycz wypływa z twoich ust. To jest miłość bardzo obłudna. Kiedy nie potrafisz powiedzieć prawdy w miłości, widzisz, że coś się źle dzieje, ale tak naprawdę okłamujesz siebie, okłamujesz kogoś, mówiąc, że nic się nie dzieje. To jest miłość, która jest obłudna. Paweł mówi, przemieniony umysł to jest miłość nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Ja czasami, tu też wiele by można na ten temat powiedzieć, ale zastanawiam się, czy brzydzę się zła? Czy brzydzę się standardów tego świata? Czy brzydzę się, nie wiem, pewnego rodzaju filmami? Czy brzydzę się pewnego rodzaju stylem życia? Czy brzydzę się pewnego rodzaju stylem mowy? Czy ja się tym brzydzę, czy jest mi to obojętne, w ogóle mnie to nie rusza? Jest, bo jest i na to w żaden sposób nie reaguję. Paweł mówi, brzydźcie się złem. Wszystko, co jest złe, wszystko, co stoi w opozycji, niech będzie jak najdalej od was, szukajcie dobrych rzeczy, lgnijcie do nich. Gdzie ludzie dzisiaj nie lgną do tego, żeby przyjść i uczyć się prawdy, bo łatwiej jest iść za tym, co jest złe, za tym, co zaspokaja twoje pożądliwości, za tym, co zaspokaja twoje pragnienia. Gdyby łatwiejsze było pójście za prawdą, to myślę, że wielu ludzi by za nią poszło. Paweł mówi, przemieniony umysł to ludzie, którzy lgną do dobra, szukają dobrych rzeczy, szukają właściwych ludzi na swojej drodze, podejmują właściwe decyzje. Lgnijcie do dobra, uciekajcie od tego, co jest złe, od tego, co jest skażone. W psalmie jest napisane tak, żebyśmy nie stawali na drodze grzeszników, żebyśmy nie zasiadali przy takich stołach. Ale nie po to, że jesteśmy tacy fajni, święci i tak dalej, tylko po prostu bardzo często granica pomiędzy oddzieleniem a uczestniczeniem w czymś nawet w sposób bierny jest bardzo cienka. Mówi się tak, że ludzie czasami mogą być biernymi palaczami. To znaczy, że ty nie musisz palić, ale będziesz w otoczeniu, które pali i już też twoje ciało ulega skażeniu, prawda? I myślę sobie, można to przenieść na taki duchowy grunt. Że często będąc pośród pewnego rodzaju ludzi, którzy wcale nie mają na nas dobrego wpływu, stajemy się biernymi uczestnikami grzechu. Bo nie reagujemy,
zamykamy oczy, udajemy, że nic się nie dzieje. Darzcie siebie, mówi dalej Paweł, nawzajem serdeczną, braterską miłością. Jeśli ona jest serdeczna i braterska, to ona nie może być obłudna. To znaczy, jeśli ściskam dłoń komuś z was, to tak naprawdę, czy ściskam to z miłością? Czy sobie myślę, o znowu ten, albo znowu ta przyszła. Po co oni tu przychodzą? Czy jest pomiędzy nami, jako braćmi i siostrami, serdeczna, braterska miłość? To oznacza, że możemy polegać na sobie. To oznacza, że możemy liczyć na siebie w trudnych chwilach. Czy jest? Czy ja jestem częścią, i mówię tutaj o sobie, takiej braterskiej miłości? Wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku. Czyli nie moje na wierzchu, ale czy jestem gotowy okazywać innym szacunek? To jest trudne, w dzisiejszym świecie bardzo trudne. Nie wiem, czy zauważyliście, w tramwajach czy w autobusach już rzadko kiedy młody człowiek ustępuje starszemu. Ale w kościele granice też zaczynają być zacierane. Do Pana Boga wielu ludzi zaczyna podchodzić mówiąc ojcze, tato, tak? Jak do takiego kolesia, który wiecie, no, jest bez większego znaczenia, a taki Pan Bóg, cześć tato. Ja czytam o Bogu, który jest bardzo, bardzo, który jest święty, który jest pełen miłości, ale jest święty. I nie chciałbym, aby pomiędzy mną a moimi dziećmi przekroczona była pewna cienka czerwona linia relacji między nami. Ja jestem ich ojcem, ale to nie znaczy, że jestem ich kumplem. Nie znaczy, że jestem kimś, kogo można poklepywać po ramieniu i mówić, siema stary, jak się masz. Tymczasem mam wrażenie, że chrześcijanie zapędzają się w tym swoim poznawaniu Ojca. I czasami to tak wygląda, jakby przychodzili przed tron Boga i mówili, siema Ojciec, jak się masz. Tak nie powinno być. Okazywanie szacunku jest jedną z cech przemienionego umysłu, że mamy do siebie szacunek. Więc sposób, w którym będziemy się zwracać do siebie, będzie pełen szacunku. Ja wiem, że dla nas to jest trudne, tak? To jest trudno wytłumaczyć dzieciom. W społeczności przyjmuje się, jeżeli ktoś jest starszy, to mówi się ciociu, wujku. I to jest takie dziwne. Potem moje dzieci na ulicach do sąsiada mówią ciociu, wujku, a ja im muszę tłumaczyć, to nie jest twoja ciocia, ani twój wujek. I ja wiem, że tu nie domagamy językowo w wielu kwestiach. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie w kościele, jakbyśmy sobie panowali, pan taki i pani taka. Jakoś też dziwnie. Nie wiem, nie znam wyjścia z sytuacji, co nie zmienia faktu, abyśmy mieli do siebie nawzajem szacunek. Ja lubię młodych ludzi, wiecie, ale kiedyś jeden wyleciał i ich drze się masarnia. Ja mówię, chłopie, jeszcze raz. Fajnie, że się lubimy, fajnie, że jesteśmy być może nawet rówieśnikami, ale szacunek. Powinniśmy mieć do siebie szacunek. Ja mam nadzieję, że go mam, powiecie mi po nabożeństwie. A dalej Paweł mówi, w zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni w Panu gotowi do służby. Wiecie, z zapałem jest różnie. Każdy, kto trochę był w służbie albo jest w służbie, to wie, że zapał to jest taka rzecz, która szybko się wzmaga i idzie rozpalić i ludzie często się rozpalają, ale też równie szybko można zgasić ten zapał. Czasami ktoś coś chce, zderzy się z takim jednym bratem lub siostrą i już mu się nic nie chce. Znaczy, służba nie jest łatwa i wierzę, że każdy członek Kościoła Jezusa Chrystusa powinien mu służyć. Każdy. Nie ma tutaj wolnych przebiegów, jak to się mówi, ale każdy powinien być w coś zaangażowany. To nie znaczy, że wszyscy w jedno i to samo. Jest wiele płaszczyzn, na których możecie służyć i niekoniecznie to musi się odbywać w tym miejscu. To może być twój otwarty dom, to kiedy poświęcasz komuś czas, to może być twoja służba. Kiedy modlisz się o innych, a być może odwiedzisz kogoś w szpitalu, to może być twoja służba. To mogą być rzeczy, o których nikt inny nie będzie wiedział, ale ty służysz Bogu w ten sposób. Apostoł Paweł mówi, bądźcie pełni zapału, niestrudzeni, duchem płomienni. Myślę sobie, ja nie wiem, czy dzisiaj jestem płomienny duchem. Wręcz mam wrażenie, że po iluś tam latach służby trudno mi jest chcieć. A Paweł mówi, że to jest przemienny umysł. To znaczy, że w którymś momencie stanąłem i przestałem przemieniać swój umysł. To znaczy, że gdzieś
pojawiła się blokada. Gotowi do służby. Kościół to nie teatr. Kościół to nie koncert. Kościół to służba. Kościół to miejsce, w którym mamy sobie nawzajem usługiwać. Kościół to nie miejsce, gdzie jest 4, 5, 10, którzy zabawiają całą resztę. Kościół to ty i ja. To nasze wspólne relacje. To nasze bycie członkiem. Bycie członkami. Wielością tych członków. Kościół to nasze żywe relacje. Kościół to twoja i moja zachęta. Kościół to twoje i moje napomnienie. Kościół to twoje i moje uwielbienie. To nie teatr. Dalej Paweł mówi: w nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Wiecie, tych rzeczy jest tak dużo, że można by tu do jutra. Czy jesteś radosny w nadziei? Czy myślisz tak, jak myślałeś w dniu swojego nowonarodzenia? Chrystus jest dla mnie wszystkim. I naprawdę nie możesz się doczekać przyjścia Pana Jezusa. Czy jesteś wytrwały w ucisku? Wielu ludzi wtedy po prostu daje sobie spokój, poddaje się. Wiecie, uciski przyjdą, czy nam się to podoba, czy nie. I myślę, że one również do naszego kraju nadchodzą. Są kraje, które przez wiele lat, a dziesiątek lat, a może stuleci, przechodzą prześladowania. My gdzieś tego tak nie odczuwamy, bo jesteśmy tutaj, w tym miejscu. I może nikt nas nie prześladuje za naszą wiarę. Ale one przyjdą, czy nam się to podoba, czy nie. Czy będziesz wytrwały? Być może w twoim domu już są takie uciski. Ty jesteś człowiekiem wierzącym, ale wszyscy dookoła mówią ci, co ty robisz. Jak ty możesz rodzinę zdradzać, ojców i tam całą litanię. Bądź wytrwały. W modlitwie bądź oddany, bo to jest jedna z cech przemienionego umysłu. To jest praktyczna rzecz. Czy jestem oddany w modlitwie? Czy modlę się systematycznie? O siebie, o Kościół, o innych? Czy uwielbiam Boga w moich modlitwach? Wspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność. Wiecie, nie wyobrażam sobie, aby mój dom był zamknięty. I tam często się ludzie przewijają. Czasami może ktoś powiedzieć, ale to jest przecież męczące. Ale to jest jedno z przykazań. Mam być gościnny. Mój dom ma być otwarty na świętych. Mam wspierać w potrzebach świętych. Potrzeby mamy różne. I ja powiem wam, ja się cieszę, bo myślę, że jesteśmy taką społecznością i ja widzę, jak te potrzeby różnych ludzi są zaspokajane. Czasami to są wdowie grosze, ale które zaspokajają potrzeby świętych. I abyśmy taką społecznością zawsze byli. Gotową pomagać sobie nawzajem. Pielęgnujcie gościnność. Kiedy ktoś ostatni raz był u ciebie w domu? Kiedy? Tak po prostu. Być może na kawie, herbacie, nie wiem, na obiedzie, a po prostu spędzić czas z sobą nawzajem. Kiedy? Kiedy ostatnio się modliłeś z kimś? Właśnie w takim domu, gdzieś tam. Wygodnie jest nam. A Paweł mówi o gościnności. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują, dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie siebie za mądrych, nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Wiecie, to co tutaj w tych kilku wierszach apostoł Paweł mówi, to jest całkowicie w opozycji do tego, czego uczy świat. Świat mówi, ktoś cię skrzywdził, to ty skrzywdź go. Ktoś jest twoim wrogiem, to nienawidź go do grobowej deski. Ja widziałem ludzi, którzy umierają, nie mając przebaczenia w swoim życiu. I ja wiedziałem o jakichś konfliktach, które gdzieś tam były w pokoleniach. Powiem wam, kiedy umiera człowiek, który nie ma przebaczenia w swoim życiu do innych, to jest straszna śmierć. I widziałem takie śmierci. I widziałem śmierci ludzi pojednanych. Nie tylko z Bogiem, ale z innymi ludźmi. Niedawno rozmawiałem z moim bratem i on mówi, wiesz co, mam wrażenie, że dziadek boi się śmierci.
Ja mówię, no maczego? Maczego na dzień dzisiejszy? No problem w tym, że on nie chce o tym rozmawiać. Czy kiedy mój brat już mówi na taki temat, no to już coś, to musi być mocno widoczne. I ja powiedziałem, słuchaj Dawid, prawda jest taka, że jeśli on nie znajdzie pokoju w Bogu, to on umrze z takim strachem. A jego strach jest uzasadniony. I powiedziałem, każdy człowiek, który nie będzie pojednany z Bogiem, tak będzie umierał. Ja mam nadzieję, że to się nie stanie. Ale to jest w opozycji do tego, co mówi ten świat. Ten świat nie mówi, abyście byli wyrozumiali. Znaczy, wyrozumiali może mówi, ale w kontekście złych rzeczy. Niekoniecznie w kontekście dobrych rzeczy. A Boże Słowo mówi, płacz z płaczącymi. Bądź otwarty, okazuj empatię ludziom. Raduj się z tymi, którzy się radują. Potraficie tak? Ja zawsze to powtarzam, to jest ciekawe, obserwując Polaków, obserwując siebie, bo jestem Polakiem. Ale trudno jest nam cieszyć się z sukcesów i radości innych. Nie wiem, czy też tak macie. Ja zawsze podziwiałem, Amerykanie to są drugą skrajnością, ale ja ich w tym względzie podziwiam, że oni jakoś tak potrafią cieszyć się często, że ktoś tam ma lepiej. My zadamy pytanie, dlaczego on ma lepiej, a oni powiedzą chwała Bogu. Przynajmniej pośród tych wierzących ludzi, z którymi miałem do czynienia, tak to funkcjonowało. Czy potrafię cieszyć się z radości innych? Czy potrafię powiedzieć komuś, chwała Bogu, że to ci właśnie udało? Chwała Bogu, że znalazłeś tą pracę. Czemu on znalazł pracę, a nie ja? Nie, chwała Bogu, że znalazłeś pracę. Chwała Bogu, że znalazł się ktoś, kto ci pomógł. Chwała Bogu, że, nie wiem, dostałeś awans w swojej pracy. Chwała Bogu, że masz lepiej. Radować się z tymi, którzy się radują. I mnie brakuje czasami, jak młodzi, wiecie, zdają jakieś egzaminy, to ja się z nimi cieszę. Bo wiem, że to nie jest łatwe, wiem, że kosztowało ich to bardzo często na studiach wiele pracy, ale denerwuję się, kiedy mi nie mówią. Czemuś mi nie mówił? A przecież mogą się o to modlić. I zobaczcie, jak to jest, że te relacje są bardzo płytkie dzisiaj. I trudno jest potem cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścicie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. To jest przemieniony umysł. Odwrotność tego, co ktoś tobie robi. Niełatwo. Niełatwo jest czasami wyciągnąć rękę do kogoś, kto nas skrzywdził. Niełatwo. Wiem coś o tym. Ale apostoł Paweł mówi, zostaw sąd Bogu. On to osądzi. Twoja postawa przemienionego człowieka ma być całkowicie inna. Nie mścij się. Pozostaw to gniewowi Bożemu. A być może nie będziesz musiał, bo człowiek, który będzie patrzył na to, w jaki ty sposób podchodzisz do niego, nawróci się. Nie różnię się niczym od człowieka niewierzącego, jeśli sam szukam sprawiedliwości, jeśli sam szukam zemsty. A Paweł mówi daleko dalej, nakarm takiego człowieka. Takiego być może, kto sprawił, że wiele straciłeś na swoim interesie, albo ktoś, kto skrzywdził ciebie czy twoją rodzinę, a teraz sam jest w potrzebie. Możesz stanąć okoniem i powiedzieć, jak sobie pościeliłeś, tak się wyśpi. Możesz. Ale Paweł mówi, o ile to od ciebie zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czasami to od nas zależy, czasami nie. Czasami ktoś jest uparty i mówi, ale ja tobie nigdy nie wybaczę, ja nic od ciebie nie chcę. I musicie to zostawić, musicie to uszanować. Ale pytanie jest, czy zrobiłem wszystko, aby pokój był zachowany z mojej strony. Będą ludzie, których to będzie zmieniać i będą ludzie, których to nie zmieni. Ale Paweł mówi o przemienionym umyśle i mówi tutaj konkretną rzecz.
Ty masz zrobić wszystko, żeby z Twojej strony było wszystko tak, jak trzeba. Aby był pokój. Nie jest to łatwe. To czyniąc, zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. Niełatwe. I wielu ludzi stanęło w takiej konsternacji. Dlaczego ty mi pomagasz, skoro ja cię skrzywdziłem? Dlaczego to robisz dla mnie, skoro ja tam kiedyś okazałem się nie za dobrym człowiekiem, niezbyt miłym? I powiem tak, jeśli ludzie zadają sobie takie pytania, to dobrze świadczy o tobie. Gorzej, jak ludzie nie zadają takich pytań. To znaczy, że ja szukałem swojej sprawiedliwości. Być może ją osiągnąłem, być może nie. Ale przemieniony umysł, złożenie swojego życia w ofierze, to są bardzo praktyczne wydarzenia w naszym życiu. Jeśli będziecie mieli, ja zachęcam was, abyście w swoich domach jeszcze raz to przeczytali. To zbyt mało czasu, żeby tutaj to wszystko omówić. Ale napisz sobie na kartce przemieniony umysł i wypisz to, co to znaczy. Będę kochał miłością nieobłudną. Będę brzydził się złem i szukał tego, co dobre. Będę życzył, darzył się innych braterską miłością. Będę wyprzedzał w okazywaniu szacunku innym. Kiedy te rzeczy sobie wypiszesz, będziesz mogła każdego dnia spojrzeć, jaką jesteś ofiarą. A ja wierzę, że... Wiecie, to tak jest, kiedy ja się nad takim słowem zastanawiam i nie zapisuję, to 2-3 dni i jest po wszystkim. Ja już nie pamiętam, ale zapisuję sobie wiele rzeczy i wracam do nich systematycznie. To pozwala mi odświeżać moją pamięć i ciągle stawiać mnie w tym pytaniu, czy jesteś takim człowiekiem, jakiego Bóg oczekuje. Czy żyjesz takim życiem, jakie Bóg oczekuje od ciebie. Amen. Powstańmy. Zachęcam do modlitwy. Jest to teraz czas modlitwy. Jeśli ktoś z was chciałby przyjść w krótkiej modlitwie, to módlmy się. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za to, że dzisiaj pozwoliłeś nam wsłuchać się w Twoje słowo i Panie, ja modlę się, aby jutro, pojutrze, każdego kolejnego dnia, abym swoje ciało składał Tobie jako ofiarę. Panie, nie na moich warunkach, ale całkowicie w posłuszeństwie Tobie. Panie, modlę się, aby mój przemieniony umysł przekładał się na praktyczne życie, o którym apostoł Paweł napisał w swoim liście. Panie, abym zawsze płomienny duchem Tobie służył. Panie, abym zawsze był pełen miłości braterskiej do innych i szacunku. Panie, modlę się o to. Czasami mi tego brakuje. Czasami o tym zapominam. Czasami próbuję być ofiarą taką, która nie do końca chce wszystko oddać Tobie. Panie, modlę się o każdego z nas. Panie, modlę się, abyśmy mogli przemieniać umysł każdego dnia i przemieniali go. Abyśmy byli gościnni dla siebie nawzajem, pełni wsparcia. Panie, abyśmy mogli modlić się o siebie nawzajem i okazywać sobie szacunek. Panie, modlę się, aby społeczność Twoja tutaj w Dąbrowie Górniczej to był kościół składający się z żywych członków, mających wzajemne o siebie staranie. Panie, modlę się, aby to się nigdy nie zmieniło. Ale Panie, aby to jeszcze bardziej się rozwijało w naszym życiu, w naszej społeczności. Ja dziękuję Tobie za to, że przez tyle lat nas zachowywałeś i zachowujesz. Panie, modlę się, aby kolejne lata takie były. Panie, abyśmy nigdy nie stali się taką społecznością na dystans, ale Panie, byli bliscy sobie, bliscy z Tobą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.